Hej, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem makijażowym, ale za to pierwszym chat make-up na moim kanale, ponieważ oprócz tego, że będę wykonywać taki delikatny make-up no make-up, to będę odpowiadać na pytania konkursowe, które zadaliście w konkursie Maybelline. Stali obserwatorzy moich mediów społecznościowych mogli zaobserwować, że w ostatnim czasie dość sporo się działo, dlatego że razem z Olą i Karoliną brałyśmy udział w kampanii Maybelline Affiniton i zostałyśmy zaproszone na nagrania i sesję zdjęciową. I cała akcja jest właśnie tutaj powiązana, ponieważ dzisiaj będziemy wykonywać makijaż taki naturalny, delikatny, kosmetykami Maybelline. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do makijażu. Zacznę od podkładu. Na twarzy mam już nałożony krem nawilżający, to tak tradycyjnie. I zacznijmy właśnie od podkładu Maybelline Affiniton 03 Light Sand Beige. Tradycyjnie tutaj mam lusterko, więc będę patrzeć lekko w bok. Zacznę sobie od nałożenia podkładu delikatnie palcami. I wklepię gąbeczką i zaraz przechodzimy do pytań. Pytanie pierwsze. Jaki wybrałabyś makijaż na randkę? O tak walentynkowo tutaj widzę, chociaż już troszkę czasu po walentynkach. Powiedziałaś, że stawiasz na naturalność, ale może mieć to wiele znaczeń w zależności od osoby. Wybrałabyś mega delikatny, tylko tuszujący niedoskonałości make-up, no make-up, tylko podkład i korektor, czy jednak trochę szaleństwa, mocniejsze oczy lub krwisto-czerwone usta? Myślę, że jeśli tylko nie przesadzimy, można trochę pokombinować. Szczerze mówiąc, też jestem zdania, że można pokombinować, natomiast ja jestem osobą, która jakoś tak za bardzo z makijażem nie szaleje. Mimo, że ja lubię bawić się makijażem, to jeśli chodzi o jakieś randki, spotkania i tego typu rzeczy, to raczej stawiam na taką naturalność, ale też często podkreślam sobie oczy, czy mocniej podkreślam brwi, także to naprawdę jest różnie. W zależności od mojego nastroju, od tego, jak dobrze chcę się pokazać, chociaż zazwyczaj na takie okazje chcemy się raczej dobrze pokazać. W każdym razie wydaje mi się, że to będzie coś pomiędzy make-up, no make-up, a jakimś lekkim podkreśleniem ust czy oczu. Którego odcienia podkładu używasz i czym go nakładasz? Tak jak mówiłam, jest to odcień 03 Light Sand Beige. Następnym etapem będzie korektor pod oczy. Mój ulubieniec, jeśli oglądacie mnie już dłużej, jeszcze jak zaczynałam kanał, to pamiętam, że kiedyś pokazywałam go w któryś ulubieńcach. Jest to korektor Affiniton w odcieniu 01, też najjaśniejszym. I nałożę go sobie pod oczy w takim właśnie formie trójkąta, tak to można powiedzieć. I odrobinkę na powieki, żeby ujednolicić koloryt i stworzyć taką jakby bazę pod cienie, bo dzisiaj będziemy też używać cieni. Który produkt z serii Affiniton wpadnie lub już wpadł do Twoich ulubieńców? O właśnie, to jest dobre pytanie, bo właśnie o tym niedawno mówiłam. Jest to właśnie ten korektor, z którym zaczynałam swoją przygodę z makijażem i to był jeden z moich pierwszych produktów, jakie miałam do makijażu. Więc sentyment pozostał i nadal świetnie mi się sprawdza, więc to zdecydowanie mój ulubieniec. Czy miałaś kiedyś problem z trądzikiem? I jak tak, jak sobie z nim poradziłaś? Nie mogę tu być jakimś wielkim autorytetem trądzikowym, dlatego że trądzik niestety w dalszym ciągu w pewnym stopniu mi towarzyszy, co mogliście wcześniej zauważyć. Natomiast na pewno jest lepiej niż było, bo wdrożyłam pewne środki, przede wszystkim postawiłam na pielęgnację, bardzo zaczęłam dbać o cerę, miałam też antybiotyki i to wszystko jest, wydaje mi się, zasługą mojej pani dermatolog, która mnie naprowadziła i gdyby nie ona, to przypuszczam, nie byłoby tak łatwo. Mimo, że już kurację dermatologiczną zakończyłam kilka miesięcy temu, to nadal jej rady stosuję. Trądzik, można powiedzieć, wraca, ale tak bywa często i wydaje mi się, że w okresie dojrzewania nie jedna osoba zmaga się z takimi problemami. Następnie użyję sobie takiego sticka Maybelline Affiniton właśnie w takim sztyfcie i użyję go sobie na takie pojedyncze niedoskonałości, bo tak nakładałam sobie tylko punktowo tym płynnym i to wklepię sobie palcem, żeby ładnie się wtopiło. Wydaje mi się, że koloryt cery jest ujednolicony bez maski, bo ten podkład i te korektory dają bardzo taki naturalny efekt, idealny na początek.
żeby ładnie wyglądała cera, żeby była promienista, naturalna, bo to jak dla mnie jest najlepsze, pozwala wyrazić siebie, pokazać swoje prawdziwe ja. I teraz mam już taką idealną bazę do eksperymentowania czy z oczami, czy z brwiami, czy z czymkolwiek chcemy. Teraz lecimy do pudru. Puder, także z serii Affiniton, nałożę sobie takim dużym, puchatym pędzelkiem, żeby go dokładnie wtłoczyć pory. Czy uważasz, że makijaż powinien być dostosowany do wieku, tak jak powszechnie się uważa, czyli dla młodszych dziewczyn jedynie delikatny, ledwo widoczny makijaż, a ekstrawagancja i wyrazistość tylko dla starszych? Zależy tutaj od tego, jak będziemy interpretować słowo młodszy, starszy, bo dla jednych starszy to ktoś, kto ma, nie wiem, 30, 40 lat, a dla drugiego starszy to już osoba w takim dojrzalszym wieku, więc to też zależy od interpretacji. Można też pomyśleć, że starszy to już jest nastolatek, który ma, nie wiem, 18 lat. I uważam, że makijaż powinien być dostosowany nie tyle do wieku, co do osobowości, bo makijażem powinniśmy wyrażać siebie i każdy powinien wykonywać makijaż tak, jak jemu się to podoba i jak czuje się najlepiej, bo makijaż ma poprawiać pewność siebie, wzmagać naszą pewność siebie, sprawiać, że czujemy się piękniejsi i to wydaje mi się jest w tym wszystkim najważniejsze. A jeśli chodzi o kwestię wiekową, to jest już kwestia tylko stereotypowa. Jeśli jest powiedziane, że 30-latka ma się malować tak, a 15-latka tak, to moim zdaniem taki podział nie ma sensu. Teraz przejdziemy do makijażu oczu i użyję sobie paletki cieni The Blushed Nudes, w której są głównie takie perłowe cienie. Czujesz się pewna siebie wychodząc z domu bez makijażu, czy raczej starasz się tego unikać i jednak lepiej czujesz się, kiedy nałożysz podkład i korektor, etc. Nie jest to, nie stanowi to dla mnie takiego wielkiego problemu, bo nieraz czy na jakichś wyjazdach, czy coś w tym stylu, wychodziłam sobie na luzie bez makijażu, totalnie nie wstydząc się swojej naturalnej strony. Więc to też zależy od okazji, natomiast zazwyczaj czuję się po prostu pewniej, szczególnie jeśli mam ten gorszy moment, jeśli chodzi o trądzik, a osoby, które mają trądzik, wiedzą, jak potrafi być ciężko. I czasami po prostu nie za fajnie czujemy się wychodząc z domu totalnie bez makijażu. Wracając do cieni, nałożyłam sobie taki najjaśniejszy bazowy cień na całą powiekę, a teraz w załamaniu blenduję sobie takim brudnym, pudrowym różem. On jest właśnie matowy, to jest jeden z nielicznych cieni matowych w tej palecie. Polecam jak zwykle naturalnie. Ja nigdy nie przesadzam z makijażem oczu i co możecie widzieć, jeśli już to idę w jakieś czerwienie, brązy, a tak to beże, jakieś delikatne róże, naprawdę. Tak się najlepiej czuję. Wewnętrzny kącik nałożę taki jaśniutki, perłowy cień, tradycyjnie, żeby rozświetlić spojrzenie. Jedna rzecz, makijażu naturalnie, która sprawia, że od razu czujesz się pewniej. I tutaj moja tradycyjna odpowiedź, już nieraz na ten temat mówiłam, korektor to jest mój zdecydowany must have. Mogę nie robić nic poza korektorem. Jeśli mam wybierać jedną rzecz w makijażu, którą wybiorę, to jest korektor, dlatego że po jego użyciu od razu twarz wygląda bardziej promiennie i zakrywam jakieś niedoskonałości, które nie wyglądają zbyt korzystnie na mojej twarzy. I teraz przejdziemy do brwi. W międzyczasie odpowiemy sobie na pytanie. Jak radzisz sobie z negatywnymi opiniami widzów? Czy zdarzyło Ci się mieć kontakt z hejterami? Jeszcze w międzyczasie na szybko zrobiłam sobie już jedną brew i to jest mój jeden z faworytów, dlatego że jest to produkt wielofunkcyjny, dlatego że jest to kolor tattoo z Maybelline, który jest cieniem w takim kremie jakby. I ja zaczęłam tego stosować jako pomadę do brwi i to mi się tak świetnie sprawdza. Jest to taki chłodny brąz, a do mojego typu urody, do moich bardzo ciemnych i chłodnych brwi sprawdza się idealnie, dlatego że niektóre pomady niestety się u mnie nie sprawdzają ze względu na to, że są ciepłe, w ciepłych tonach, a ja potrzebuję czegoś chłodniejszego i jest to kolor 40 Permanent Taupe.
I już kiedyś chyba Wam na ten temat mówiłam i często na live'ach powtarzałam. Bardzo często się na temat tego produktu wypowiadałam i mówiąc, już bardzo zużyty. Znaczy jeszcze nie widać dna, ale już naprawdę sporo zużyłam. Więc a propos hejterów. Hejterzy są, będą i nigdy na to nie wpłyniemy. Ja również spotkałam się z hejtem i jeszcze nie raz się z nim spotkam, ale z każdym dniem godzę się z tym coraz bardziej. Staje się to dla mnie już taką szarą codziennością, ale coraz mniej zwracam na to uwagę i staram się zrozumieć, że nie mam na to zupełnie żadnego wpływu, ani też hejterzy nie mają wpływu na moje życie, bo to ja nim kieruję i to ja dążę do swoich marzeń. Można powiedzieć, że mój makijaż brwi jest gotowy. Sami możecie ocenić efekt, natomiast w rzeczywistości wygląda to naprawdę spoko. Wyszło mi w miarę równo, co jest nowością. Nie wiem, jak to będzie widać w kamerze. Pod łuk brwiowy nałożę sobie taki perłowy cień, żeby podkreślić łuk brwiowy. Zawsze to robię, niezależnie od typu makijażu. Brwi utrwalę sobie jeszcze takim produktem Brow Precise. Po prostu delikatnie przejadę po włoskach i dzięki temu będą dłużej w jednym miejscu. Twoja codzienna makijażowa rutyna składa się z... I wydaje mi się, żeby nie skłamać, wymienię Wam wszystko po kolei. Tak standardowo, jeśli wychodzę z domu, to jest to podkład, korektor, puder. Korektor nakładam też na powieki, bo zazwyczaj nie nakładam cieni albo taki zwykły bazowy, jaśniutki, żeby wyrównać kolory powieki. Do tego robię brwi, maluję rzęsy, czasem bronzer, troszkę rozświetlacza i to zazwyczaj tak wygląda. Nigdy jakoś nie przekłamuję swojego wyglądu i nie szaleję z makijażem. I tak zazwyczaj wygląda moja makijażowa rutyna. Jeszcze oprócz ust zostały nam rzęsy. Użyję klasyka mojego, jednego z ulubionych tuszów. Maybelline Lash Sensational. Jeszcze tylko usta. I zrobię to pomadką matową Peach Buff 982. Która tak ładnie pachnie. I ma taki bardzo delikatny brązkwiniowy kolor. Tak wygląda gotowy makijaż. Mam nadzieję, że w kamerze wygląda równie naturalnie. I nie wyjechałam pomadką, ale u mnie się to często zdarza. Także jeśli Wam się spodobało, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Koniecznie bierzcie udział w tego typu konkursach, ponieważ do wygrania były zestawy kosmetyków Maybelline Affinity. I podzielcie się w komentarzu, co myślicie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! Buziaczki!